znalazłem ten wpis syna Czesława Michniewicza Matiego, który napisał: wiem, że zabrzmi to okrutnie i będziecie krzyczeć, ale to był mecz zgodny z planem. Wszyscy robili to, co mieli w tym meczu. No, chyba nie ma sensu dawać zdziwionego, gdyż no, ja mogłem wam w styczniu powiedzieć, kiedy ogłoszono zostało, no, że Czesław Michniewicz będzie selekcjonerem, że mniej więcej tak ten mecz będzie wyglądał. Trochę nas rzeczywiście mogło zwieść to, że te nazwiska były ofensywne, ale po raz kolejny potwierdza się to, że nie grają nazwiska po pierwsze, nie grają formacje, tylko grają, gra konkretny pomysł na to spotkanie. Gra długa laga na, tak, na Lewandowskiego i dzisiaj, niech się dzieje, co się tak, chce. Dzisiaj tak ten, dzisiaj i dzisiaj ten dobrze, pomysł taki był, jaki był. Zastanawiam się bardziej, co w kontekście, bo zanim tutaj przywiesimy Czesława Michniewicza do krzyża, no to dajmy też mu rozegrać drugi mecz. No jasne, nie, no na razie jest 0-0. No zastanawiam się na to. No, zastanawiam się tylko. O czym wy rozmawiacie, o jakimś wpisie młodego Michniewicza? Równie dobrze, gdyby bardzo poważny był już Twitter wtedy, w 2012 roku, równie dobrze moglibyśmy wytłumaczyć Franciszka Smudę na Euro w Polsce. No, ale Franek nie ma syna. Wy siebie słuchacie, że to było świetnie zorganizowane spotkanie z Meksykiem, bo tak miało to wyglądać? Kuźwa, naprawdę, mam iść do domu? Nie wiem, Kowal, jesteś dorosłym człowiekiem. No możesz kurde, nie iść. Trzymaj go, Roki. My sobie jaj. To ale jest, co jaj, Kowal? Ten mecz był jeszcze gorszy od Franciszka Smudy występem na Narodowym. Ta kadra jest po prostu jeszcze gorsza. Tak wygląda. A co, dajmy przewadze jednego zawodnika. Ale nie kadra jest gorsza, bo naprawdę ci zawodnicy grają świetnie w swoich klubach. Tylko też jest, nie róbcie jaj. Grają świetnie w klubach. I teraz dla mnie pytanie. Plan na ten mecz był taki sam jak ten, jak za Franciszka Smudy. Ale Franciszek Smuda został przeprasowany przez wszystkich. Czesław Michniewicz będzie chwalony. Przez syna. Kuźwa, no tak, no. Czegoś nie rozumiem? Nie, ale on go nie chwali, on go tłumaczy, że taki był plan. To może, nie, może się chować nie Kowal, on nawet przewidział, co ty zrobisz, bo chyba tam Mateusz napisał, że wiem, że będziecie krzyczeć. Naprawdę, nie ma potrzeby, żeby na wiatrę. Nie wszyscy naraz. Teraz Wichniar mówił. Wystarczyło, żeby mecz obejrzał, a nie siedział gdzieś w knajpie. Bez co oglądają meczu. Nie, ja tylko myślę jakimiś konkretnymi rzeczami pod ten mecz. Ja nie oglądałem pierwszego meczu Arabii Saudyjskiej, nawet nie wiedział, o co chodzi. Nie wiem.